jak się modlić. I to nie jest do końca w tym momencie pytanie o to, czy odmawiać lepiej różaniec, czy lepiej koronkę do Miłosierdzia Bożego, czy litanie do Michała Archanioła, czy litanie do krwi Chrystusa, czy drogę krzyżową, czy lekcję divina, czy modlitwę jezusową praktykować. To nie jest pytanie o to. To jest pytanie o to, jak modlić się w danym momencie, w którym jestem w życiu. I moja odpowiedź jest w zasadzie prosta. Modlę się tak, jak w danym momencie mogę i jak w danym momencie potrzebuję. Nie ma jednej formy modlitewnej, która byłaby dobra w każdym momencie i w każdym czasie. To by znaczyło, że nie wiem, jest jakiś jeden uniwersalny klucz do każdego człowieka. Okazuje się, a w zasadzie tak podpowiada mi moje życie i tak sam wierzę w odniesieniu do innych ludzi, że nie dość, że nie ma klucza, który by pasował do każdego człowieka, to nie ma nawet takiego jednego klucza, który by zawsze pasował do danego człowieka. Nie ma takiej formy modlitwy, która byłaby dobra dla każdego zawsze, ale nie ma też takiej modlitwy, która byłaby też dobra zawsze dla mnie. Bo ja się zmieniam. Rano jestem inny niż wieczorem. Na jesieni jestem inny niż na wiosnę. To jest bardzo banalna myśl. Ale dla modlitwy ona jest kluczowa. Bo nie wybiorę formy modlitwy jezusowej, w której powtarzam ciągle jedną formułę imienia Jezus na wieczór przed spaniem, bo po prostu prześpię ten czas. Jeśli chcę się pomodlić w ten sposób, modlę się w ten sposób rano, kiedy jeszcze jestem przytomny, wręcz kiedy ta forma modlitwy może mi pomóc do tego, żeby też jakoś po przebudzeniu spotkać się ze sobą. Ale modlitwa musi się też zmieniać nie tylko z porą dnia czy porą roku, ale modlitwa musi, czy żeby była po prostu musi się zmieniać razem z rytmem życia. Inaczej modli się osoba samotna, inaczej modli się osoba w małżeństwie, inaczej modli się matka noworodka, a inaczej modli się matka 18-latka. Każdy moment w naszym życiu ma coś specyficznego, co powinno odbijać się w naszej modlitwie. Bo pewien błąd, który popełniamy w związku z modlitwą, to jest próba zachowania tego, co było. Tak, ludzie generalnie mają taki wrodzony konserwatyzm. Takie chęć zachowania, żeby było jak było. Czyli jeśli jakaś forma modlitwy działała w moim życiu przez 20 lat, to chciałbym, żeby działała przez 21 rok. Ale to, że ja się zmieniam, może sprawić, że w 21 roku, kiedy usiądę, żeby pomodlić się dokładnie w taki sam sposób, okaże się, że nie będę w stanie zebrać myśli. Nie będę w stanie się skupić, nie będę w stanie nawet tak naprawdę z nudów czasem wysiedzieć czasu, który zaplanowałem na modlitwę. Ilu z nas w wieku dorosłym modli się tak, jak nauczyło się w podstawówce? I potem wielu z nas właśnie dziwi się, mam problemy z modlitwą, nie chcę mi się modlić, trudno mi się zebrać do modlitwy. Trudno, dlatego, że modlisz się, jak modli się dziecko, a jesteś osobą dorosłą. Zasadniczo osoby dorosłe mają inne potrzeby i zainteresowania niż dzieci. I znowu naszym zadaniem jest to, żeby szukać tego, co jest odpowiedzialne dla nas w danym momencie. Powiedziałem parę słów o rozproszeniach, o tym, że nasze myśli mogą uciekać, że to niedobrze na modlitwie, ale znowu, w tym niekoniecznie jest cała prawda o rozproszeniach.
tutaj znowu z pomocą przychodzi nam katechizm Kościoła katolickiego. Niektórzy widzą w niej, modlitwie, zwykły proces psychologiczny, inny wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni zaliczają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia. Nie mają na nią czasu. I takie myślenie, które rzeczywiście widzi w modlitwie pracę skupienia, które widzi w modlitwie pewien proces psychologiczny, który wymaga przytomności i uwagi, sprawia, że przez dużą część naszego życia my po prostu nie możemy się modlić. Dlaczego tak się dzieje? Bo mamy jedno serce. Jedno serce to jest oczywiście biblijny obraz, ale mamy po prostu jedną psychikę, jeden umysł, jedno ciało, w którym są konkretne napięcia, jedną psychikę, w której przeżywamy konkretne emocje, mamy jeden umysł, w którym kłębią się konkretne myśli związane z naszym życiem. I jakby w modlitwie to nie jest tak, że my przełączamy pstryczek i to wszystko znika. Nie. To jest tak, że my przychodzimy się modlić i możemy użyć w trakcie tej modlitwy tylko tego, co mamy. A mamy siebie, którzy stanowimy całość, którzy jesteśmy integralni i nie jesteśmy w stanie się rozerwać. Bóg to rozumie. I Bóg przyjmuje naszą modlitwę, która często jest nieporadna, która jest rozproszona, która nie jest w stanie też doczekać czasu, w którym ten zaplanowany czas modlitwy się kończy. Bóg to rozumie, my też spróbujmy to zrozumieć. Kiedy moje serce jest przy codziennych sprawach, czy przy tych zupełnie niecodziennych, tragicznych, które mnie męczą, które sprawiają, że nie śpię po nocach, to mogę celowo pójść za tymi myślami razem z Bogiem, powiedzieć: zobacz, to jest moje życie, bądź w tym ze mną, przynieś mi swoje ukojenie, daj mi poznać to w tych sytuacjach, że Ty jesteś, daj mi zobaczyć, że to, co przeżywam w swoim życiu, ma dla Ciebie znaczenie. To jest piękna modlitwa. I oczywiście możemy sobie dalej stawiać pytanie, jak się modlić, jaką modlitwą, w jakiej formie, co sprawi, że Bóg mnie wysłucha, co zapewni mi wewnętrzną przemianę. I jest pewna recepta na ten cykl pytań. Tę odpowiedź przynosi nam Słowo Boże. W liście do Rzymian czytamy, to jest taka odpowiedź, która z jednej strony odpowiada, a z drugiej strony w pewnym sensie zupełnie odwraca pytanie, stawia je na głowie. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Moje własne doświadczenie modlitwy to jest walka. W moim życiu modliłem się na przeróżne sposoby. Modliłem się modlitwą jezusową, lekcją divina, miałem fazę na różaniec, na litanie, kiedyś bardzo lubiłem koronkę. Był moment, kiedy w ogóle zmagałem się o to, żeby modlić. Próbowałem modlić się spontanicznie, modliłem się w grupach charyzmatycznych. Modliłem się na różne sposoby. I z tego punktu ja nie mam odwagi, żeby coś Ci radzić, jak Ty masz się modlić, co będzie dla Ciebie dobre. Ale te słowa listu do Rzymian, które przeczytałem, one mówią jedną rzecz. Jeśli nie wiesz, jeśli gorączkowo szukasz odpowiedzi, wezwij Ducha Świętego. Poproś Go, żeby to On modlił się w Tobie. Jeśli brakuje Ci słów, jeśli nie jesteś w stanie znaleźć formy,
pozwól mu, żeby modlił się za ciebie. I nawet jeśli masz przesiedzieć czas, który przeznaczasz na modlitwę, po prostu czekać, aż upłyną kolejne sekundy na zegarku, to spędź ten czas, ale pomódl się do Ducha Świętego, żeby to On modlił się w tobie. Ja też mam swoją ulubioną modlitwę. Możesz spróbować modlić się nią. Za chwilę ją przeczytam. Ale to, co proponuję właśnie na dzisiaj, na ten tydzień, to to, żebyś przejrzał sobie, żebyś przejrzała sobie różne modlitwy do Ducha Świętego. Krótsze, dłuższe. Żebyś spróbował i spróbowała znaleźć taką modlitwę do Ducha Świętego, jaką lubisz, jaka ci pomaga w tym, żeby wejść w spotkanie z Bogiem w modlitwie. Bo jestem przekonany, i to jest jedna rzecz, co do której jestem absolutnie pewny, jeżeli chodzi o modlitwę, że nie da się modlić bez Ducha Świętego. Bo jak mówi Pismo Święte, nie da się nawet powiedzieć, że Panem jest Jezus bez pomocy Ducha Świętego. Więc zapraszam cię do tego, żebyś na najbliższej modlitwie pomodlił się lub pomodliła jakąś modlitwą do Ducha Świętego. Ja przeczytam i pomodlę się z tobą teraz tą, którą sam najbardziej lubię. Przyjdź, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień mój niepokój w kojącą ciszę. Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność. Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok mojego serca w delikatne światło. Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień moją noc w Twoje światło. Przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę. Wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę, oczyść mnie z pychy, pogłębij moją pokorę, rozpal we mnie miłość, zgaś we mnie zmysłowość, spraw, abym widział siebie, jak Ty mnie widzisz, abym mógł poznać Ciebie, jak to obiecałeś, i był szczęśliwy według Twojego słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Życzę Ci powodzenia na Twojej drodze modlitwy i mam nadzieję, że to, co razem przeżyliśmy, co razem przemyśleliśmy w tym czasie, pozwoli Ci częściej, owocniej, głębiej spotykać się z naszym Ojcem, który jest w niebie. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w poniedziałek.